Kilka minut po ostatniej z gier sparingowych Rezerw Rekordu rozmawiamy z grającym trenerem Bielszczan, Szymonem Niemczykiem. A propos, jak forma, dyspozycja piłkarska grającego szkoleniowca? Cały czas do przodu, jak mówię, klasyk. Staramy się przede wszystkim. A nie, poważnie, to jest całkiem nieźle. Systematycznie uczestniczę też w treningach. Dwóch, bo już zdrowie nie to i PESEL nie ten, ale dajemy radę. No, w razie konieczności będę wspierał drużynę w rozgrywkach. Ze względu na obowiązki, rzekłbym, futsalowo trzecioligowe i patrząc również przez pryzmat rozegranych gier kontrolnych, te przygotowania naszych rezerw dość szarpane, nierytmiczne. Ale kilka cennych rezultatów dało się osiągnąć. Tym pozytywniej patrzymy na tą rundę wiosenną. Wiem, że u nas w Rekordzie te przygotowania, nazwijmy to zimowe, zimowo-wiosenne, są zawsze takie dwutorowe, futsalowo-boiskowe, ale jakoś nigdy na tym nie traciliśmy. Nie pamiętam sezonu, w którym byśmy nie mieli lepszych rezultatów na wiosnę w porównaniu do jesieni, więc jak widać to nie komplikuje aż tak bardzo tych przygotowań. Jest to problem, czy tam trudność organizacyjna, ale są też z tego, płyną z tego też pozytywy i zawsze na wiosnę wyglądamy dobrze. Według Twoich przypuszczeń, w jak licznym kręgu osób będziecie się obracać z trenerem Woźniakiem? Mówię także o zespole Śląskiej Ligi Juniorów. Ilu ludzi przewinie się przez Wasze zespoły najbliższej wiosny? To znaczy, Śląska Liga Juniorów, wiadomo, jest ograniczona rocznikowo, czyli będą tam występować chłopcy z 2000 i 2001 rocznika i stan, liczebność tej grupy jest określona, jest zamknięta. Natomiast rezerwy no to mogą być wspomagane zarówno zawodnikami trzecioligowymi, którzy na przykład nie wystąpią w meczu ligowym trzeciej ligi, czy też przez trenera Jaroszka, czy też wreszcie przeze mnie. Także no, ta grupa jest dość liczna, jakby to zsumować, no to wychodzi 60 osób około. Ale wiadomo, że tyle osób nie wystąpi, natomiast takie mamy możliwości kadrowe, aczkolwiek chciałbym, żeby to grono było mniejsze pod względem zachowania jakiejś tam ciągłości w składzie. Bardziej stabilnie. Bardziej stabilnie, tak jest. Ale sytuacja w tabeli niespecjalnie jakoś determinuje, myślę, Waszą postawę w kontekście rundy wiosennej. Startujecie do wiosny z bezpiecznej ósmej pozycji. Raczej nie zagrozi Wam sytuacja gry o utrzymanie, to wręcz niemożliwe. O awans raczej także się chyba nie pokusicie. Jak odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli się podchodzi do sprawy sportowo, z ideą olimpijską, no to chodzi o to w sporcie, żeby wygrywać wszystkie zawody, żeby chcieć grać zawsze o zwycięstwo i zawsze o jak najwyższe miejsce w tabeli, więc matematycznych szans na awans nie ma, ale to nie zwalnia nas z obowiązku wygrywania, podchodzenia do każdego kolejnego meczu z zamiarem zwycięstwa po prostu. W niedzielę już ligowa inauguracja rundy rewanżowej, choć rozpoczynacie ją od odrobienia jesiennej zaległości meczem na własnym boisku z KS Bestwinka. Mecz jak każdy inny? Absolutnie nie. Pamiętamy wszyscy poprzedni sezon. Pamiętamy, że Bestwinka to była jedyny zespół, którego nie udało nam się pokonać. W zeszłym roku odnotowaliśmy dwa razy remis, do trzech razy sztuka.